Dobra, siemaneczko, mamy dni nietreningowe, posiłek numer pierwszy, 250 g kury, 20 g sera mozzarella, troszeczkę pomidorka, ogórek kiszony robiony przez babcię Sylwii, czyli najlepszy jaki może być na świecie, 25 g oleju z awokado i tutaj mamy witaminę C, NAC, sylmaryl, 3 razy omega 3, 6000 jednostek witaminy D3, K2, magnez, potas i to chyba wszystko. Aha, i jeszcze selen. Do zobaczenia później. Dobra, posiłek numer 2. Dokładnie tutaj się znajduje. Zobaczycie sobie za niedługo w moim przepisie, który będzie pewnie już jutro lub pojutrze na moim kanale. Ale jest to mój klasyczny kupo pudding a la serek homogenizowany. I tak to wygląda. Do tego posiłku nie wrzucam żadnych supli. I tyle, makro macie na obrazku. Ok, posiłek numer 3. 3 całe jajka, 50 g twarogu, 25 g WPC, 10 g masła orzechowego i 30 g bitej śmietany. Makro, jak zwykle, wyświetlone. Ok, posiłek numer 4. 250 kury, troszkę kalafiora. Tam mam jeszcze troszkę pomidorów, które zaraz będę dorzucał. Tutaj jest jeszcze 20 g migdałów, 15 g oleju z awokado, 20 g mozzarelli, troszeczkę sosu, takiego winegret i ketchupu. Makro oczywiście wyświetlamy. Ok, posiłek numer 5, pierwsze węgle dnia, 50 g kleiku, banan, 250 g kury, tutaj jest jeszcze 10 g masła orzechowego i tak to wygląda. Do tego posiłku weszło 200 mikrogramów chromu, 600 ala i czynamy sylwestra. Ok, posiłek szósty, ostatni, 6 białek jaj, 40 g odżywki białkowej, 1 banan, 50 g mąki pełnoziarnistej i 10 g masła orzechowego. I tak to wygląda. Oczywiście makro z całego dnia macie gdzieś tutaj rozpisane i makro tego posiłku również. Jak widzicie, w dni nietreningowe raczej jest więcej warzyw, zwłaszcza do posiłków białkowo-tłuszczowych, z tego względu, żeby podbić troszeczkę objętość tego posiłku, żeby były bardziej syte. Ale generalnie bez szaleń. Staram się, żeby jeść te przynajmniej 4 posiłki mięsne i resztę uzupełniam jajecznymi lub jakimiś tam twarogowymi, jak widzieliście. A na razie to tyle. Trzymajcie się.